Body Control, podczas którego będziemy się mobilizować, rolować, rozciągać, wzmacniać mięśnie głębokie, a przy okazji jeszcze spalimy naprawdę sporo kalorii. Do dzisiejszego treningu potrzebna będzie mata, roller, oczywiście wygodny strój sportowy. Możesz go wykonywać w butach, możesz również ten trening wykonywać na boso. Oczywiście przygotuj wodę, jeżeli już to wszystko masz. Zaczynamy! Oczywiście zaczniemy od rozgrzewki. Złącz ze sobą stopy, naciśnij bardzo mocno wewnętrznymi krawędziami na siebie. Staraj się ułożyć miednicę neutralnie, czyli nie wypinaj pośladków, nie chowaj ich też pod siebie. Podciągnij delikatnie swoje niełonowe do góry. Otwórz klatkę piersiową, mostek do brody. Nie zadzieraj głowy, patrz na wprost. Rozciągnij jakby z tyłu tutaj szyję, potylicę. Barko ducha, ręce do boku. Brzuch bardzo mocno pracuje. Głowa jest cofnięta. Napnij do miednicy mięsień poprzeczny. Podnieś jakby wszystko tutaj do góry. Otwierając klatkę piersiową. Pamiętaj, jak bierzesz wdech, cały czas trzymaj brzuch napięty. Powietrze wchodzi tutaj do klatki piersiowej i wdech. Cały czas brzuch pracuje. Wdech. I wydech. Mocno naciskaj krawędziami wewnętrznymi stopy na siebie. Wdech. I wydech. Łopatki są ściągnięte. Klatka piersiowa otwarta. Wdech. I wydech. Przejdźmy do krawędzi maty. Cały czas pozycja. Pamiętaj, nie wyginaj się tutaj neutralny. Kręgosłup, wdech nosem i z wydechem schodzimy do dołu. Bardzo ważne, nie przenoś ciężaru ciała na pięty. Staraj się obciążyć przód i tył stopy tak samo. Możemy się chwileczkę pobawić właśnie przenosząc ciężar ciała do przodu i do tyłu. Nie zadzieraj głowy, ona tutaj luźniutko wisi. Przód, tył. Pamiętaj, że palce nie są punktem podporu, nie wciskaj ich w matę. Puść luźno, wdech nosem i wydech ustami. Ręce do ziemi, wdech, podnieś się do połowy. Plecy są wyprostowane, długa szyja. Otwórz i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Połóż ręce na ziemi, zegnij delikatnie kolana, wciśnij całe dłonie, nie tylko nadgarstki. Mocno napnij brzuch i hop, plan. Skracaj z przodu brzuch, on tutaj na maksa pracuje. Wdech nosem i z wydechem przechodzimy do tyłu, do pozycji psa z głową w dół. Biceps przód, łokieć tył. Staraj się wciskać łopatki w żebra i pchać nimi klatkę piersiową do maty. Oczywiście kolana są wyprostowane. Mocno pośladki idą do góry, plecy się otwierają. Wróć do pozycji plank. Bardzo bezpośrednio. Nad garstkiem brzuch z przodu skrócony, dno miednicy aktywne. I teraz hop, napnij mocno brzuch i doskakujemy ze stopami do dłoni. Wdech nosem, podnieśmy się do połowy. I wdech, ręce na ziemię, plank, wdech, pies z głową w dół z wdechem, wdech, plank i wydech, nogi doskakują, wdech, podnieś się do połowy, wdech, plank, trzymaj, brzuch pracuje i z wydechem pies z głową w dół. Wdech. 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 Trzymaj mocno brzuch, dno miednicy i z wydechem pies z głową w dół. Hop.
Lang. Doskok. Halle. Jung. Klang. Lachenmerdok. Lang. Halle. Zaangażuj brzuch. Hop. Lang. Trzymaj. Pies z głową w dół. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Zapodzimy wolno w kolanie. Stopami do dłoń. Zatrzymajcie wolno ze sobą stopy. Ręce do ziemi. Kolana wyprostowane. Głowa wisi. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Wolno korolujemy się w górę drzwiowe. Szyjne. I na koniec głowa. Super. Jesteśmy gotowi. Przechodzimy od razu do psa z głową w dół. Otwórz. Rozciągnij. Klatka piersiowa jest otwarta. Łopatki są ściągnięte. Długa szyja. Schodź nisko. Rozciągaj pachwinę tył. Wdech. Daleko stopa do przodu. Opieramy kostkę przed kolanem. Rozciągamy tutaj mocno mięsień pośladkowy. Zejdź jeszcze niżej i hop. Dłonie do ziemi. Nie zadzieraj głowy. Teraz przenieś nogę do tyłu. Brzuch do uda. Połóż. Dłonie w okolicach kostki. Bardzo trudne ćwiczenie. Noga, na której stoisz, jest wyprostowana. I hop. Wracamy. Równowaga. Jeszcze raz. Schodzimy nisko. Rozciągnij pośladek. Jeszcze niżej. Dłonie do ziemi. Mocno rozciąga się pośladek. Nie zacieraj głowy. I teraz hop. Noga góra. Zejdź jak najniżej. Proste kolano nogi, na której stoisz. Dłoń kostkę. Trzymaj równowagę. Walczysz. I hop. Podnosimy się do góry. Nie garb się. Zejdź nisko, rozciągaj. Oczywiście druga strona to samo. Równowaga, schodzimy. Rozciągamy pośladek. Tutaj jak mocno wszystko pracuje. Zegnij jeszcze bardziej kolano nogi, na której stoisz. Dotknij dłońmi do ziemi nisko. I teraz hop, noga nad głowę, brzuch do uda, noga, na której stoisz, wyprostowana w stawie kolanowym i walczymy. Nie zabieraj głowy, oddychaj. I teraz hop, podnieś się do góry, plecy tam są wyprostowane. Schodzimy, rozciągamy pośladek, głowa, przedłużenie głowia, jeszcze niżej hop.
do ściany nogami super do góry, brzuch do uda. Otwórz klatkę piersiową, wsiądź, ściągnij łopatkę, nie da się wdech i z wydechem noga do tyłu, skrócić przodu brzuch, usiądź, otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki, nie gap się. Wracamy. Tutaj zaczynamy już szukać balansu, równowagi. Widzę z przodu, łokieć tył i hop, góra. Idziemy do przodu, do góry, z przodu w dół. Wspieraj. Dół. Na. Pas na płoscie. Wolność z kontrolą, nie spiesz się. Siadamy pośladkiem, napięcie, rozciągamy całą stopę i pochylamy się do przodu, kładąc brzuch na udzie. Stopa na siebie, rozciągają się tutaj bardzo mocno hamstringi i hop, góra. Dobrze miednicę. Wyciągnij się, przez jest napięty, pochylamy się, rozciąga i hop, lecimy do tyłu, staraj się nie skręcać miednicy. Tułów jest ułożony równolegle względem maty. Mocno rozciągnij i hop, góra. Ściągnij tutaj łopatki i mocno wszystko się będzie ściągać i wracamy. Ho! Ściągnij stopy. Jakie są wyprostowane, jak się głowa przed tym głowia. Mocno. Wszystko pracuje, poczuj. Wypnij teraz pośladki. Otwieraj się do tyłu i hop, siadamy i rozciągamy tutaj bardzo mocno hamstringi, daj nogi do przodu, nie zadzieraj głowy, mam nogę z przedłużeniem tułowia, poczuj to. I hop, przechodzimy do przodu, miednica, głowa cofnięta, poczuj to chwilę, zatrzymaj się tutaj chwilę, kolano nogi z przodu bezpośrednio nad kostką i tył. Plecy są wyprostowane, napnij je. Zrównaj się przy grzbietu. Mocno. Bardzo intensywnie pracuje.
głową w dół, rolujemy się teraz lędźwiowo, wypychaj go do góry, piersiowy, rozciągnij teraz łopatki, odcinek szyjny, plank, mocno wszystko tutaj rozciąga się w tym planku, zepnij brzuch i teraz hop, odchylimy do tyłu, żeby ciała na rękach uda w górze, wdech i z wydechem rolowanie, hop, idziemy, tył, pies z głową w dół, jeszcze raz rolujemy się, hop. Rozciągnij to, że jesteśmy w planku, rozciągaj łopatki, rozciągaj, skracaj brzuch. Wdech. Aktywuj brzuch, rolujemy się. Lecimy do tyłu. Pies z głową w dół. I znowu roluj się, roluj, roluj, rozciągaj, rozciągaj, rozciągaj. Wdech. I wydech. Brzuch, roluj się, roluj, roluj. I do tyłu. Pies z głową w dół. Opartą matę i teraz rotujemy się, dotknij stopą do dłoni, powrót. Ręce są w jednej linii z barkami, mocna rotacja, brzuch jest zgięty i z wyrazem moc. Druga strona, dotknij. Mocno dotknij, ściągnij. Staraj się tutaj już docisnąć ramię do maty. Zrotuj je tak delikatnie i hop. Noga do góry, mocno tutaj otwórz, następnie zrotuj się. Obie ręce są wyprostowane w stawach łokciowych, spójrz do boku. Schodzimy. I druga strona. Mocna rotacja, proste łokcie. Ręce pracują w górę, łokcie wyprostowane i z wydechem druga strona. Prosta noga oczywiście z kolanem. Jak najdalej noga do boku, rozciąga się bakwina. Tutaj oczywiście plecy są wyprostowane. Spójrz do boku, proste łokcie. Rolujemy górną część dwa razy i hop, noga do góry.
od połowy uda do biodra z wydechem. Podnosząc nogę do góry, układaj ją w jednej płaszczyźnie z całym ciałem. Tutaj nie wisimy, łopatka jest ściągnięta. Wysoko, mocno. Nie garb się, nie zadzieraj głowy. Jeszcze bardziej otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki. Do góry, trzymaj w jednej płaszczyźnie z całym ciałem. Brzuch pracuje, kręgosłup ułożony neutralnie, mocno tutaj cała obręcz aktywna, nie wisimy na niej. No i oczywiście czujemy, jak całe napręża ci pasmo biodrowo-kościelowe, jest rozluźniane. Brzuch aktywny. Teraz rolujemy od połowy uda do kolana. Zatrzymujemy się, dociągamy. Uda do brzucha. Pozycja barkna, łokciem hop, ściągnij. Najlepiej zatrzymaj tutaj w tym momencie wałek, tam gdzie najbardziej boli. Ten docisk będzie jeszcze większy. Wydech, aktywuj brzuch. Barkna, łokciem hop. Zatrzymaj się, otwórz klatkę, ściągnij łopatkę i dociągamy. Tutaj mocno, bark bezpośrednio nad nadgarstkiem.
i wyciągamy. Pracują tutaj bardzo mocno mięśnie brzucha. Patrz na sufit, nie wisimy. Mocno odpychamy jakby klatkę piersiową od maty. Piersiową skróć z przodu brzuch, nie otwieraj kolan na zewnątrz, prostujemy i powrót. Bardzo ważne, nie wyginaj się tutaj w odcinku lędźwiowym, mocno podnieś mostek do brody, ale brzuch jest skrócony i hop, prostujemy, popraw pozycję. Patrz na sufit, hop, skracaj z przodu brzuch, kolana, naciskaj jednym na drugie. Nie wyginaj się w odcinku lędźwiowym. Napijmy dzieci mięsień poprzeczny. Otwieraj klatkę. Tutaj mocno wszystko się rozciąga. Popraw. Oczywiście pracuje też cały ten udar. Fajnie rolujemy sobie przyczepa Kinesa. W okolicy łopatki masujemy się i następnie ręce do góry, nogi do góry, walczymy z równowagą i powrót. Jeżeli czujesz, że ten masaż jest za intensywny, możesz po prostu oprzeć się tutaj na łokcie. A jeżeli nie, to lecimy. Hop. Znajdź miejsce, które boli cię najbardziej, zatrzymaj się tutaj, ręce, nogi, walczymy z równowagą i hop, powrót. Jeszcze, jeżeli nie czujesz, delikatna rotacja głowia na pewno tutaj pomoże. Hop, zatrzymujesz się, ręce do góry. Bardzo trudne ćwiczenie. Ogromna praca mięśni brzucha, walka z równowagą, na pewno to czujesz. Góra. No i oczywiście ból pod łopatką. Rozciągamy, rozluźniamy i wzmacniamy. Dobrze znać miejsce, które boli. Ok, przygotuj się. I hop, góra. I masujemy. Jeżeli nie czujesz, delikatna rotacja głowia. Na pewno gdzieś to miejsce będzie. Jesteśmy. Zatrzymaj się. Mocna praca mięśni brzucha, poprzeczne i dno miednicy non-stop aktywne. I'm transforming now, these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne, Perrier, finish friends on my face. Looking like I'm from the... Skracamy z przodu brzuch, wałek do tyłu i hop. Przechodzimy na przedramiona. Brzuch z przodu jest skrócony. I teraz aktywując na maksa mięśnie brzucha, idziemy w górę. Pozycja. Ściągnij, napnij brzuch z kontrolą.
dołek. I to ciuni. Góra. Rozciągamy triceps, brzuch z przodu jest skrócony, czyli nie wisi, że on tu jest maksymalnie skrócony. I hop, przechodzimy do przodu. I tył. Do przodu mocno. Wyjdź z barkiem do dłoni. Tutaj hop. Skracaj z przodu brzuch. Cały czas on pracuje. Rozciągnij, rozciągnij, rozciągnij. Brzuch. Cały czas płasko i do przodu. Skręcaj z przodu brzuch. Na boku, oczywiście brzuch jest skrócony i hop, dotknij dłońmi do karku i wracamy, ręce szeroko, otwórz i wracamy. Co tutaj jest ważne? W tym momencie otwórz klatkę piersiową, połóż czoło na macie i wracamy, brzuch cały czas pracuje. Dzień poprzeczny, dno miednicy, otwórz, rozciągnij tutaj klatkę, dopchnij klatkę do maty. No, wracamy, bo tutaj jest skrócone. I tu rozciągamy. Zatrzymujemy się w miejscu, które boli najbardziej. Hop! Góra. I znowu masujemy. Otwórz klatkę, ściągnij łopatki. Do góry. Delikatnie rotuj nogę do środka i na zewnątrz. I wydech. Cały czas nie zapadaj się. Klatka tutaj maksymalnie pracuje. Nie garbimy się. Zatrzymaj się tu, gdzie boli. Przenieś ciężar ciała. I hop, góra. Możesz delikatnie się zlotować. Teraz nad podchodem. Pozycja. Zawsze wybieraj to miejsce, które boli najbardziej. Najbardziej boli w okolicach pośladka, guza pulsowego. Hop, zatrzymaj się. Wdech. I jeszcze. Pamiętaj o rotacji. Do środka, na zewnątrz. Znajdujesz. Wdech. Oczywiście zagasz brzuch, nie wisisz. Długa szyja, głowa jest cofnięta. Nie zadzieraj jej.
napnij mocno mięśniem brzucha, oczywiście mięsień poprzeczny. Całe ciało tutaj pracuje. Na pewno czujesz, jak tricepsy się zaczynają. Trzymaj się tam, gdzie boli, noga tył, powrót, coś w przód, łokieć w tył, trzymaj się, noga w tył, piękno, kolana wysoko w górze, aktywuj na maksa brzuch, bark bezpośrednio nad nadgarstkiem. Stopy są odwrócone do środka, tak żeby masować mięśnie na kości. Tutaj z przodu brzuch, przytrzymaj to. Ogromna praca mięśni brzucha, musisz po prostu trzymać się. Wolno i z kontrolą. Bezpiecznie. Skróć jeszcze z przodu. Aktywuj dno. Nie wyginaj się w dolnym odcinku kręgosłupa. Wyciągnij, trzymaj i chodź. Ciężar ciała na rękach, nie uciekaj. Zatrzymaj się teraz w miejscu, które boli Cię najbardziej. Wdech. Trzymaj brzuch. Tutaj nie przeginaj się w odcinku lędźwiowym. I wracamy. Masujemy się. Pamiętaj, trzymaj ręce w ten sposób, żeby je najbardziej rozmasować mięśnie. Dobrze. Trzymaj się. Wdech. Biodra do góry. Brzuch z przodu skrócony. I stara
prawda? Musimy jakby tak przegiąć przez nogę. Hop, dobra. Ściągnij łopatki z głowia jak najmocniej. Znajdź miejsce, które cię boli. Zdech. Na zakończenie zwiesiły się jakby przez wałek. Połóż dłonie na ziemi, jeżeli dasz radę, oprzyj głowę. I z każdym oddechem próbujemy jeszcze bardziej rozluźnić ciało, wygiąć kręgosłup, brzuch jest luźno. Głowa, jeżeli dasz radę, dotyka. Jeżeli nie, trzymaj się po prostu na rękach na macie. I oddychaj. Rozluźniaj mięśnie. Teraz zrobi się i możemy usiąść. Wielkie brawa dla Ciebie za ten trening. Był on naprawdę bardzo trudny. Popracowało całe ciało, rozluźniło się, rozciągnęło, ale również mocno aktywowaliśmy mięśnie. Teraz tylko kilka minut na wyciszenie. Zamknij oczy, wdech nosem. Schowaj głowę między ramiona, mocno dociągnij barki do uszu i z wydechem puść wszystko luźno. I jeszcze raz wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Wolniutko połóżmy się teraz na macie. Dociągnij kolana do brzucha i zrobimy sobie taki masaż pleców. Kołyska na boki. Staraj się nie zadzierać głowy. Niech szyja leży sobie na macie. Wdech i wydech. Połóż stopy na macie. Otwórz klatkę piersiową. Ściągnij łopatki. Odcinek lędźwiowy dotyka do maty. Stopy rozstawione na szerokość maty i teraz będziemy naprzemiennie wsadzać jedno kolano do środka, drugie na zewnątrz. Chcemy tutaj rozruszać stawy krzyżowo-biodrowe. Na pewno czujesz, jak wszystko też fajnie się rozciąga. Staraj się nie otwierać, czyli jakby zostaw łopatki na macie. Nie odrywaj, duża rotacja w kręgosłupie. I z wydechem. Spróbuj aktywnie tutaj dociągnąć kolano, nogi wewnętrznej do maty i hop. Jeszcze chwilka. Teraz zrobimy to samo ćwiczenie, tylko opieramy piętę przed kolanem i spróbujemy tutaj rozluźnić się. Klatka piersiowa jest otwarta. Poczuj, jak rozciąga się tutaj brzuch, pachwina. Próbujemy dociągnąć oba kolana do ziemi, zostawiając miednicę na macie. Wdech. I wydech. I to samo druga strona. Zaczepiamy i hop, bok. Mocno tutaj rozciągamy. Staraj się trzymać łopatki na macie. Wdech. Nosem. I wydech ustami. Rozluźnia się z każdym wydechem. Puszczaj jeszcze luźniej mięśnie. Także.
zewnętrzne krawędzie stóp i wejdziemy sobie do pozycji Happy Baby. Tutaj staraj się jakby prostować kolana, ale nie do góry, tylko próbujemy je jakby dociągnąć do głowy. Niech Twoje ręce służą jako takie obciążenie, czyli totalnie je rozluźnij. Niech one jakby same ciągną te nogi do wyprostu. Otwieramy oczywiście bardzo mocno pachwinę. Cała szyja leży na macie i jeszcze mocniej otwieraj. Wdech nosem i wydech ustami. Wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze mocno dociągnij wdech. I wydech. Łączymy ze sobą stopy. Połóż je jak najbliżej do pośladków, długa szyja, otwórz klatkę piersiową. Ręce w okolicy pachwiny, możesz je położyć do boku, tak żeby Ci było wygodnie. I cały czas teraz skupiamy się na rozluźnieniu tutaj przywodzicieli, rozluźnieniu pachwiny, wdech i wydech. Łączymy kolana, prostujemy jedną nogę, prostujemy drugą. Połóż się tak, gdzie było wygodnie, otwórz klatkę piersiową. Cała szyja leży na macie. Pomachaj teraz nogami do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz. Wdech nosem i hop, wydech. Stopy na zewnątrz. Wdech i z wydechem rozluźnij całe nogi. I teraz z wydechem rozluźnij szyję, okolice obręczy. Wdech i rozluźnij mięśnie na twarzy. Bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś tutaj ze mną. Za to, że tworzymy taką fajną grupę osób, która dba o swoje dobre samopoczucie. Podziękuj sobie za ten trening, za to, że dzisiaj się tu pojawiłeś i zrobiłeś coś dla swojego zdrowia, dla swojego ciała. Takie treningi są naprawdę bardzo potrzebne, więc możesz być z siebie dumny. Składamy ręce. Możemy jeszcze pomasować sobie trochę nasze trzecie oko. Wdech nosem i wydech ustami.